ale pyszna, niejku, smak cynamonu, jabłuszek, ten mus jabłkowy, jejku. Buonissimo. Ciao a tutti, witajcie mangiare łebki. Benvenuti al canale mangiare łebki. Jesteś w kuchni z włoskiej, a słowo mangiare znaczy jeść. No i co tu się dzieje? Dużo się dzieje. Naprawdę rozpoczęłam okres świąteczny. Co, zabieramy się do przepisu i do roboty. I tak będzie nam potrzebne szklanka mąki, 1/3 szklanki cukru, 2 łyżki płatek owsianych, ja mam suszonymi jabłkami i śliwkami, łyżeczka proszku do pieczenia, pół łyżeczki cynamonu, 2 łyżki posiekanych orzechów, szczypta soli. Będzie nam potrzebne też 1 jajko, 1/3 szklanki oleju, pół szklanki mleka, kruszonka, na kruszonkę to potrzebna nam jest 2 łyżki masła, 2 łyżki mąki i 2 łyżki cukru. No i też będzie nam potrzebny mały słoiczek prażonych jabłek. Nastawiamy na 180 stopni, będziemy piec 20 minut. Funkcja góra-dół. Teraz połączymy wszystkie składniki suche. Wszystkie składniki są połączone, dodajemy szczyptę soli i zamieszamy. Kruszonkę wkładamy do zamrażalki. Wlewamy mleko i wlewamy nasz olej. Wszystko to musimy rozkłócić. Do mokrych składników sypujemy nasze suche składniki i wszystko mieszamy, aż połączą nam się wszystkie składniki. Teraz moje ciasto kruche utrę na tej części tarki. I teraz zaczynamy. Wkładamy troszeczkę ciasta do naszej foremki. Troszeczkę. Bierzemy, wezmę drugą łyżeczkę. Bierzemy nasze prażone jabłuszka, wkładamy do środka. Teraz bierzemy jeszcze raz troszeczkę ciasta, ciut, zakrywamy. I co robimy? I posypujemy naszą kruszonką. I tak wszystkie ciastka robimy. Do foremek naprawdę wkładamy troszeczkę tego ciasta, żeby nam zostało później na pokrycie jabłek. I teraz ja sobie rozłożyłam na wszystkie i teraz daję po troszeczku tych jabłek. Dosłownie jedną łyżeczkę. Zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału Mangiare Łebki. Tu na dole zaznacz dzwoneczek, a będziesz powiadamiany o wszystkich nowych przepisach. Jakie piękne. Zobacz. Zobacz, jakie piękne. Otworzymy elegancko. O, jaka babeczka. Zobaczcie. Mówię Wam, róbcie takie babeczki dla Waszych dzieci. Waszych dzieci. Ale też możecie sobie robić tak w tygodniu, do kawusi, normalnie jest 5 minut przygotowywania i następne 25 minut pieczenia, ale warto. Zobacz, zobacz jakie pyszne, ojejku. I do zobaczenia do następnego przepisu świątecznego. Ciao a tutti!